Dzień dobry. Jest 5:27 i jestem strasznie słaby, wam powiem. Znaczy nie, że słaby, że się słabo czuję, tylko praktycznie dzień wstaję o 5 i kładę sobie telefon koło głowy i wiecie, zamiast wstać, to ja sobie jeszcze leżę i pół godziny sobie zasnę i się obudzę właśnie po 30 minutach. Tragedia. Cyk 6:20, poranny rytuał zrobiony, medytacja zrobiona, 15 minut rozwoju zrobione. Teraz się zabieramy za angielski. A potem idę gotować pierogi, bo wczoraj nie ugotowałem. Dzień dobry. Kochanie, jest piękny piąteczek, piękna pogoda. Ja oczywiście idę na autobus, więc słuchaweczki, podcast leci. A w drodze może będę czytał książkę, zobaczymy, albo z powrotem. Miłego dzionka. A jak zawsze, nie włączyłem lampy. Cyk, dobra, działa. Dzień dobry, jaram się na maksa. Ogólnie szybkie streszczenie dnia i z czego jestem dumny i jakie plany. Po pierwsze jestem dumny z tego, że jechałem sobie w autobusie, no i czytam książkę i ktoś cały czas słucha coś na, wiecie, nie na słuchawkach, tylko normalnie mu leci. To leci na cały autobus taka muzyka. Ludzie się, wiecie, wszyscy się troszkę wkurzają, tacy siedzą sobie, no Boże, co za dziecko, zaraz go normalnie. No i tak naprawdę, no to też bym tak mógł zrobić, ale myślę tak, Paweł, jak możesz to wykorzystać na swoją korzyść? No i ja, wiecie, czytam tą książkę, to mnie tak się rozpraszam się, bo za chwilę słyszę jakąś muzykę i myślę, Paweł, patrz, idealny trening skupienia. Masz idealną okazję, żeby się skupić na czytaniu, żeby próbować się koncentrować na czytaniu, a tobie przeszkadza muzyka. No i w taki sposób właśnie potrafiłem się koncentrować, tak, znaczy wykorzystałem tę sytuację w ten sposób, żeby po prostu tak, jako taki trening, nie, dla siebie. Druga sprawa, no to wjeżdża dzisiaj naprawdę niesamowity filmik. A to tego nie będę mówił, bo to oglądacie wy na YouTubie, to wy to wiecie. No i dobra, no i trzecia sprawa, z której się właśnie tak jaram cały czas i się uśmiecham i w ogóle, no to idę dzisiaj na spotkanie takie luźne po prostu z tej grupy katolickiej, które tu ostatnio poznałem. No i się mega cieszę z tego, ponieważ no brakowało mnie to praktycznie od 8 miesięcy, jestem praktycznie sam i, znaczy może nie od 8 jestem sam, jestem od sierpnia sam. Ale no chodzi o to, że po prostu nie mam tutaj znajomych za bardzo i wiecie, ja strasznie lubię wychodzić z kimś, ogólnie ludzi, otoczenie i ja kocham spotykać się z ludźmi, a tutaj w ogóle siedzę sam taki odosobniony i to jest dla mnie coś niesamowitego, po prostu tak wyjść, pospotykać się po prostu, no, na kawę, na cokolwiek, kurde, nawet wyjście, przejść, naprawdę, to jest po prostu relacje, mega jarają mnie, relacje z drugą osobą, bardzo lubię relacje z drugą osobą, jakiekolwiek relacje z jakąkolwiek osobą, naprawdę, nie mam wymagań. To znaczy, zależy do czego, nie? Ale ogólnie, no, jestem ciekawy ludzi i jestem zawsze otwarty na każdą jakby rozmowę, na każdego, no. Proszę Państwa, jest 22, wracam właśnie ze spotkania. Kurczę, super było, naprawdę brakowało mi tu takich ludzi, takich spotkań. No i mega pozytywni ludzie, kurczę, sami uśmiechnięci, no naprawdę. I pizza była taka robiona domowa, kurczę, naprawdę, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. No takich spotkań mi brakowało, naprawdę. Więc trochę taki jest tu kolejny powód, żebym nie wracał do Polski, tylko żebym tutaj został. Dobra, problem jest taki, że jestem oddalony ponad godzinę od domu. Ale jest już dosyć późno. Nie wiem jak z komunikacją teraz. Jestem już w domu na maksa zmęczony, jest już po 12 po północy. Montuję tego vloga i idę w kimę. Dzisiaj śpię raczej dłużej, 7:30 myślę spać. I tyle. I zapowiada się ciekawy weekend. Także do zobaczyska.